Ten jeden memik na grupce radość dał. I miniaturka w naczasie też raka. Potem talenty wasze tutaj są, o tak. No a ten program to poka, poka, ka! Poka, poka mi bydlaka, poka, poka mi swój talent, poka, poka mi muzykę, poka mi memy wspaniałe. Poka, poka miniaturki, poka, poka mi tu gości, shorty też do przeglądu oraz komentarz aktualności. Poka, poka moi drodzy, przegląd oraz komentarz aktualności dla gości i nie tylko gości, dla wszystkich tych, którzy nie są gośćmi, tylko na stałe się zadomowili na grupie Zdupynators, ale nie tylko na grupie Zdupynators, wszędzie, gdziekolwiek jesteście, pamiętajcie o tym, że możecie wspierać, możecie wbijać, możecie oglądać poka, poka, czyli kontynuację czego? MDMR. Miniaturki dały mi raka. MDMR. A potem itp. itd. Internetowy tygodnik powszechny. Trochę demernizmu. Tak to już jest, tak to już jest, moi drodzy. Takie jest życie, takie są realia. A realia są w tym momencie takie, że będziemy oglądali sobie miniaturki, będziemy oglądali sobie memy, będziemy oglądali sobie wasze talenty, bydlaki, no i shortsy. No ale zaczniemy od tej nieszczęsnej karty na czasie, sprawdźmy to. Poka, poka mi bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. Na czasie, Hajlik. Pierwsza konferencja, ja nawet nie wiedziałem, że była konferencja jakaś, nie? Znaczy, ja wiem, że tam się ma ten Jóźwiak, nie? Bić z kimś, z kim on się ma bić? Prezes Fenu. Z Najmanem? Dobrze mówię? Chyba kurwa tak, a to już, oni już się już raz bili, nie? To trwało kurwa 14 sekund. No dobra, wakacje za 10 zł versus 10 tysięcy zł. O Boże, czyli Freeze już przestał uczestników twojej 5 minut wrzucać w miniaturki, tylko wrzuca siebie. Pojebane to jest. Dwa razy Freeze, raz spalony słońcem za 10 zł, o Boże. Jezu, jak strasznie, jak źle, a potem za 10 tysięcy jest taki uszczęśliwiony. Słuchaj, Freeze, w ogóle taka prośba, bo mi brakuje. Chciałem sobie mieszkanie kupić w Warszawie, takie w Śródmieściu i sprawdzałem, że ono kosztuje 4 miliony i po prostu mi trochę brakuje. Brakuje mi 3 miliony 900 tysięcy, no tam 90 tysięcy. Gdybyś mógł po prostu jakoś poratować, byłoby super, kierowniku. Jestem w ciąży reakcji, no i to jest dokładnie, kurwa, Lil Masty Case, idzie to dokładnie w tę stronę, reakcje rodziny, reakcje, kurwa, znajomych, reakcje twoje 5 minut, wszystko. Och, no tak. No i dobra, i tutaj mamy kontrowersję, Blanka Solo i Jan Gladiator, bądźmy razem, TVP wrzuciło dwa wykony. Blanka to jest osoba, która ma reprezentować Eurowizję, ale teoretycznie wyszło z głosowania, teraz nie pamiętam właśnie, czy widzów, czy kogoś, że to Jan wygrał. Więc o co chodzi? O co chodzi? Czy ktoś tu oszukuje? Nie, to TVP. Kto może tam oszukiwać? Danuta Hołecka się kłania. Zapraszam do oglądania. Dziś rzetelnie, wiarygodnie opowiemy, jak jest godnie. Koło Fortuny decyduje, jakim celebrytą jesteśmy. Gen Z, Magda Gessler, Kim Kardashian. No, żebyście czarnego nie wylosowali celebryty, bo wtedy wiadomo, o co chodzi. Przeprowadziłam się, kartoni, moje nowe mieszkanie. Wszyscy się przeprowadzili, no i właśnie o tym mówię, Freeze. Wiesz, o co chodzi, nie? Białas, Mateusz Jordan. No i mamy, dziwne, że Białas nie jest w tym koszu, ale pewnie jakby on tam wszedł, to by się ten kosz zawalił. Ha, 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 żart z tuszy. Niesamowicie śmieszne. No mamy tu ekipkę, jest to taki oldschoolowy trochę teledysk, aczkolwiek bardzo młodzi ludzie tam występują, nie gangusy jakieś, więc jest to też ciekawa koncepcja. No i Białas, który no, po prostu wrócił na swoje tory i próbują wskrzesić razem z Solarem SBM, żeby było znowu na topie. Bez potrzebnych orbitujących satelitów. To on wygrał BMW M3 CS! Wydanie nagrody, niecodzienny, to jest Audi RS4. To po co łączyć to Audi RS4 i ten, żeby było 40 minut? Nie wiem, ale Budda tutaj bardzo rakowo wygląda, jakby miał tę minę tak rozciągniętą, ale wiem, że nie ma tej miny rozciągniętej. Natomiast to BMW, no wszystko jest tutaj photoshopowe, aczkolwiek no Budda ma taką jakość generalnie produkcji, że to wszystko wygląda jak Photoshop, więc wiecie jak jest. Stuletnie jajo czy pokazanie stóp? Dylematy Sagą Grzela. Ja pierdolę, haj Hania, odtwarzamy makijaże. I odtwarzamy makijaż i pokazanie stóp. O Boże, no dobra, co za dylematy, no niesamowite. A że razem robią sobie makijaże, w ogóle... Ja dziwię się, że to takie rzeczy wracają, no ale dobra. Koło Fortuny decyduje o jej urodzinach Gen Z. Co jest, kurwa? Mamy 2020? Że koło Fortuny, kurwa, o czymś decyduje? Tam 19? W 19 to było popularne. Właśnie chłopaki Freeze i tak dalej, koło Fortuny, kurwa, decyduje. No nie wiem, no jest tutaj rakotwórczo dosyć mocno, wiadomo, klasycznie. Tesla Model S Plaid, 1000 km, 1000 koni mechanicznych i 6 sekund od 0 do 200 km. Kickster jedzie. No i tak, mamy Kickstera, miniaturka jest... znaczy ona już nawet nie jest rakowa, ona jest taka, kurwa, nieestetyczna. Ten...
te czerwone tutaj z tym ścięciem, tutaj ten napis. Za dużo napisów, za dużo się dzieje tutaj. Sebastian, ogarnij się! Jawor, jadłem tylko owoce przez 7 dni. Dziwne efekty. Dzień 7. Naprawdę pochorowałeś się z tego powodu? No nie, no są ludzie, którzy jedzą tylko owoce, frutarianie. To nie jest jakoś specjalnie zdrowe, bo to jest generalnie sam cukier, jeżeli chodzi o owoce. Raczej białka tam nie uświadczysz, no ale, no nie wiem, no są różne diety. Różnie ludzie jedzą i różnie ludzie przeżywają. Kubańczyk featuring Louis. Kwit. I tyle. No i ten dziwny ten napis, czego to jest, że to są jakieś takie diamenciki? Czy takie złoto, cyrkonie? Kurwa, chuj wie. Platforma do załadunku nawozów. Marcin Adamczyk 12, shorts. No to jest shorts, ale wygląda kurwa bardzo fajnie. Podoba mi się. Oceniamy sylwetki, natural czy nie, ekipa WK. No i oczywiście Nathan Marson jest tutaj dorzucony. A czym się Nathan Marson różni od tamtego gościa? Szczerze mówiąc, nie wiem. Spędziłem 24 godziny w Toytoyu, Glencu. 24 godziny w Toytoyu. Ja pierdolę. Co wy robicie ze swoim życiem? Kurwa. No dobra, no okej. Okay. Dobra, to wszystkie miniaturki, które mamy na dzisiaj z karty na czasie. Przejdźmy teraz do shortsów, a właściwie do TikToku. Poka mi bydlaka. Sylwia Grzyszczak, lat 16. No proszę. Co zaśpiewasz? Whitney Houston z Bodyguarda i... O nie! Sylwio. Bo się podpisałeś na siebie wyrok śmierci. Prawie zakazany. To jest wyrok śmierci. A to samo powiedziałem! No dobra, no śpiewa. No, umie śpiewać Sylwia Grzyszczak, więc wiecie jak jest. Macie o, ksiądz Natanek. Które noszą imiona demonów? Mefistofeles. Asmodeus, Satanas, Lucifer. Taki jest pożywcza firma, też nosi... Lewiatan! Czartak, Chimera. Czartak. Dzieci mając tą świadomość, do tych instytucji wam nie wolno wchodzić. Nie wolno. Bo one są oddane pod patronat. Szatana. Choćby nieświadomie. Nawet nieświadomie złego ducha kapujecie. Kapujecie, kurwa. Co za popierdoleniec. Predykcje ciąży influencerów. Versus Zuzia Boruska, Lil Masti, Sylwia... Bliźniaki. Okej, okay, zobaczymy. Mhm. No dobra. Co to, Pago? No i co, o co chodzi z tym? Ale rozjebał trochę, co? Kurwa, Izak by to wygrał, ja pierdolę. Izak by to wygrał, oczywiście, Izak by to wygrał. Hey, turn around. Give me your hand. No, other hand. Alright, now sit down for me. Alright, now I want you to bark. It's embarrassing. Bark. O Boże, jakie to jest udawane. Good girl. Jakie to jest udawane, jakie to jest chujowe, Boże, po co wy to robicie, kurwa, sobie i wszystkim? Pobrali się w miarę o Jezu, szybko. Są coraz... Moi drodzy, ja w tym wideo chciałem... Są coraz dłuższe te, kurwa, TikToki, nie da się tego oglądać normalnie. Nie wolno tak o ruchu. Za miasto, co to zawieść, ani poruchać, ani co zjeść. No dobra, no to tyle z tych shortsów, już mi się więcej ich nie chce oglądać, to teraz czas na coś fajniejszego, czyli wasze talenty bydlaki. Poka mi bydlaka. Pozdrawiam Warga, chcę pokazać tobie i twoim widzom bydlaka, a dokładniej bydlaki z lasu, których to zajmuje się tropieniem hobbystycznie przy okazji spędzania weekendów w lasach i puszczach. Ciekawa zajawka w kontakcie z naturą to dobry plan na spędzanie czasu, do czego może uda mi się kogoś zachęcić. Posyłam linki. Proszę bardzo, oto link, otoczeni wielkim lasem. Czyli po prostu chodzisz, kurwa, w lesie. W fryzurze kozaka z nożem w zębach? Gollum, Smeagol! You don't have any friends. Not listening. Dobre, no ale okej, widzę, że szałasy budujesz, widzę, że kaczki, zdjęcia robisz, to są krowy jakieś, to z Milki krowy są pewnie. Zrobiłeś zdjęcie krów, tutaj widzę, o, bezpański pies, jakiś po prostu się pałęta. Tutaj co, kotki uciekają akurat, to wszystko w tym możesz spotkać. Tu papuszka jakaś, to też można na blokowiskach normalnie spotkać. To jest chihuahua, nie? Też chihuahuę tutaj widzę. No to też pies, to sznaucer, brodarz monachijski, tylko ze ściętą brodą. No i ślimak. Nie, generalnie super spoko, naprawdę fajna zajawka, chodzenie po lesie, chodzenie po takich ostępach, ja w ogóle propsuję, uwielbiam oglądać filmiki, właśnie jak ktoś rozbija obóz, jak ktoś buduje dom, kurwa, gdzieś tam, na przykład był taki gość, kurwa, nie wiem, czy z Norwegii, czy teraz ze Szwecji, ale gość, który postanowił zbudować dom i całkowicie bez ani jednego zdania jest półtorej godziny filma, albo dwie godziny, jak on go buduje przez 3 lata.
i jest to niesamowite, piękne, fantastyczne, ale widzę, że no, ty masz podobną zajawkę, więc mam nadzieję, że też kiedyś zajebisty dom zbudujesz, a nie tylko szałas. A drugim bydlakiem, tylko muzycznym bydlakiem, który wrzucacie na grupę Zdupynators, ja tam sobie w odpowiednim poście sprawdzam, jakie muzyczne bydlaki mi podsyłacie, jest taki bydlak pod tytułem Lew Winogradzki Alejandra. Alejandra. No dobra, sprawdźmy to. No jest to wszystko stylizowane na teledysk z lat 90. nagrany VHS-em. Zresztą podejrzewam, że on mógł. To może być nagrany VHS-em. Alejandra, pogoda w kratkę, nieznośna ludzkość bytu. Szuka mózg niebezpieczeństw, fajnie. Wariat pozna wariatkę, przecież ja tylko dwa maszki. Ona herbatę z czaszki. Igraszki pod dachem dziurawym, bawi się ciało ciałem stałym. Powstały problemy jak zwykle. Jest to ciekawe, trochę rapy, trochę nie. Trochę problem, trochę Bogdano Banani. Dokładnie tyle, ile mogłeś i serca zadra. Zadra. Co ci gra, ta ta ta. Co ci ta 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 gra. Tyle ran ma. Każdy z nas, tak ty jak ja. No jest to na pewno do dopracowania, ale ma to potencjał i ma to potencjał też wizualny, nie? Ziomek jest dosyć ciekawą postacią. Alejandra. I jest to jakieś nawiązanie do Lady Gagi, gdzieś wiadomo, Alejandro. No jest to z tak zwanej kategorii śmieszne. Dla duszy się kruszy. Chociaż podejrzewam, że trochę miało być na poważnie. I jest trochę na poważnie, ale jest też trochę śmiesznie, więc jakby cel osiągnięty. Zainteresowało mnie to. Proszę bardzo, ode mnie łapka. A bo to jest Radkru! Kurwa, teraz dopiero zobaczyłem, że to jest Radkru! A ja wiem, od kogo wyszło. Boże, kurwa! No to ja się dziwię, kurwa, kto to jest i co to jest, a to Radkru, proszę państwa, proszę bardzo, łapka w górę ode mnie. W ogóle taka śmieszna sytuacja, ostatnio dostałem jakiegoś copyright claima z Content ID na jakimś bardzo starym filmie z ITP itd, czy tam z MDMR, z ITP itd. I nie będę mówił, o kogo chodzi tam dokładnie, bo to jest nieistotne w tym wszystkim, bo się dogadaliśmy, tylko że dostałem tego claima, po czym ja się odwołałem, no bo wiadomo, no bo to był jakiś artysta, którego udostępniałem tutaj w ramach właśnie promocji. I ta osoba stwierdziła, że nie, że jednak podtrzymuje tego claima i że ona chce jakby pobierać z tego pieniądze. No kurwa, to mnie rozjebało, napisałem do niej prywatnie, ale się okazało, że po prostu to było dlatego, że był przerzucany kanał z czegoś tam na coś tam i dlatego wszystkie jakby z automatu poszły zatwierdzenia. No, więc absolutnie nie była to niczyja zła wola, natomiast mnie to troszeczkę rozśmieszyło. Dlatego apeluję do, właściwie wszystkich zwykle apeluję artystów, żeby nie włączali Content ID na kurwa swoich piosenkach, bo potem, no nie można tego popchnąć dalej, a można z tego zrobić i remiksy, i przeróbki, i mnóstwo kurwa fantastycznych rzeczy można z tego zrobić. Nie wszystko musicie monetyzować, kurwa mać. Pamiętajcie, to jedyne co nam zostało, rzecz, która no, jest najmniej oglądana tutaj, czyli no niestety memy. Poka pokami bydlaka. Pizzeria pod płomień Suwałki. Witam, nie będziemy już udostępniać promocji związanych ze śmiercią Karola. Przepraszamy rodzinę zmarłego, zdaliśmy sobie sprawę, że promowanie się na śmierci kucharza nie jest smaczne. Smaczna za to jest pizza, którą dostaniecie na osiedlu Kamena. Zapraszamy na pizzę hiszpańską, mozzarella, pepperoni, jalapeno i capar. To musi być fake, no nie wierzę, żeby to nie był fake. Kiedy po całym dniu roboty wracasz do domu, żeby usługiwać niuniusiowi. No, bywa i tak. Matka, która rodzi przez cesarskie cięcie, to nie matka. Matka jest wtedy, gdy urodzi siłami natury. Jestem facetem i nie powinienem się w ogóle wypowiadać na ten temat, a Małgosia, jesteś lekko pierdolnięta. Western Europeans, you're racist. No, I'm progressive human. Balkans, I am racist. No, I am more racist than you. Ukrainians, Poles, Bots, I am racist. No, Russians are not even human being. Domestos zabija 99,99% bakterii. 0,01% bakterii. I Karol Paciorek. Dziewczyna Gimli syn Glojna. Dziewczyna, pewnie nie ma toporu. Oczywiście, że ma topór. Jej kuzynka to znana instagramerka. Kuzyn to Balin, władca Mori. Czasem pójdzie na jogging. Sprinter z natury. Nie zmienia swojego zdania o elfach. Przeżywa wzrost osobisty, a następnie odrzuca uprzedzenia wobec elfów. Ma dziwnie długie kończyny. Perfekcyjnie proporcje ciała. Nie ma brody. Legendarna broda. Nigdy nie przebywa w ostatniej chwili z niezniszczalną armią duchów. Przybył w ostatniej chwili z niezniszczalną armią duchów przynajmniej raz. Kładę się spać. Moje dziurki w nosie. No, i potem przerzucasz nagle się na drugi bok, ta druga dziurka się odtyka i jest nagle takie, o kurwa, what a relief. Do restauracji. Tak, chodźmy, nie przerywaj, do restauracji przychodzą Polak, Rusek i Niemiec. Nie. Klasyka gatunku. Me waiting for the alcohol to kick in so I can lose my shyness. Tak czasami bywa. Jan Power II. Reason and dignity. Godność i rozum. Porwali Filipa. Pewnie na mąkę. Mogliście odwrócić, mogliście flipa zrobić tego obrazka, bo to jest kurwa nielogiczne.
bo czyta się od tej do tej, a nie od tej do tej. Co wy w Japonii jesteście? Znaczy pszczółka Maja jest z Japonii, więc wiecie jak jest. Gdy produkujesz o wiele więcej tlenu niż drzewa i nikt nie okazuje ci odpowiedniej wdzięczności. Smutne dźwięki, alk. Ja zdejmuję ręce z twarzy. Niemowlak. Gdzie kurwa byłeś? Kiedy zamiast zaraz kurwa powiedziałeś chwileczkę. Kiedy pokazujesz znajomym memy, które cię śmieszą, a oni zamiast śmiać się z tobą zaczynają się o ciebie martwić. No ja nie wiem, bo kurwa ewidentnie Scooby-Doo się cieszy. Ty, koleś, o którego powiedziała ci, że masz się nie martwić. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Jeszcze ma psa. Ewidentnie ma smycz. Co do bulwy, ty śliwko. Zdradzasz mnie z tym frutem? Najwyraźniej kiepski z ciebie miąższ. Arbus kocha najbardziej. Boże, jak kurwa sucho, ale bardzo dobrze. Patrz, porywają Marka. Chuj z nim, nigdy go nie lubiłem. Ta, ja też. Marku, oni na ciebie nie zasługiwali, witamy. Tak powinno być. Dla każdego, kogo ludzie nie lubią, to powinni go porwać kosmici, którzy go docenią. Zjesz ze mną ponczusia? A czym go wypełniłeś? Gównem. Kapitan Bomba. One of my pitbulls constantly drapes a blanket over herself and walks around like this, so I gave her a background and now she's a Jedi. Jak piją kobiety. Prosecco powinno być podane w temperaturze 8 stopni Celsjusza. Tak i jeszcze serwowane w odpowiednim kieliszku, jak piją mężczyźni. Podwójna woda zmieszana z potrójną wodą. Też Kapitan Bomba. No, kobiety wcale tak nie piją, uwierzcie mi, kurwa. Kobiety potrafią tak wypić, kurwa, żebyście się zdziwili. Rodzina traci wszystko w pożarze oprócz Biblii. Fajny Bóg spalił im dom i zostawił swoją wizytówkę. Something wrong? No, tak też można to odbierać. Call waiter, danger zone, call taxi, pet children, pet dog, rest. Jest tutaj danger zone, zdecydowanie, ale call waiter no, też się tak nie robi. Kot miauczy, ja odpowiadam mu miauczącym z kot. Co ty wygadujesz? Jen, co to za nowa magiczna różdżka? Nie magiczna, tylko wiedźmińska. I nie różdżka, tylko miecz. Wiedźmińska miecz. Kościół, w piątki nie jemy mięsa. Ludzie, okej, nie będzie jajecznicy na śniadanie. Nie, nie, jajecznica jest okej. Ale z jajek biorą się kurczaki. Tak, ale dopiero potem jak się wyklują. Czyli kurczak nie jest kurczakiem, to nie jest kurczakiem. Słuchaj, ty mały gnoju, śniadanie na oddziale patologii. Niestety dzisiaj bez bułeczki, wczoraj była. Studia to będzie najlepszy czas w twoim życiu, rzeczywistość. Tiger, to 5.36. Dokładnie. Chociaż ja to tam studiowałem, także. Poloki, lecą na Marsa, Mars po dwóch dnach. Żabka. Jezus, znaczy nie Jezus, tylko Maryja i kurwa papież na fali wznoszącej. Moja córka chce być taka jak jej tatuś. To zegarek, prawda? Zegarek, prawda? Kiedy palisz wszystkie swoje śmieci, żeby nie trafiły do oceanu. Przyroda. Bilbo po wykonaniu zadania, dildo po wykonaniu zadania. Prawo Pascala. Jeżeli napływ w zbiorniku wywierane jest ciśnienie, to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest równe ciśnieniu zewnętrznemu. Kiedy postanawiasz zabrać ją na spacer po twojej dzielnicy, zamiast jechać do centrum. Słuchaj, tak to wygląda u nas. Ciekawe, czy to Praga Północ. Dads be like, I'm not tired, then look like this 69 seconds after sitting down. Wiem coś o tym! Ona to największy pająk, jakiego widziałam. On ma tylko 8 cm. Ona 8 cm to wielkie bydle. On. Tak! Hordy karakana taki gwałt wam zadadzą, jakiego plemię tuskowe nie zadało. Gwałt taki, aż świąt bolesny kukle wasze przeniknie. Fragment przepowiedni Stonogiasza. Grzegorzu, pamiętaj, żeby podczas badania prostaty powstrzymywać się od wzwodu. Panie doktorze, ja jestem Robert. Wiem? To ja jestem Grzegorz. Ha! Kurwa, to jest tak stary dowcip, że ja pierdolę. Pomocy, 3,5-letnia dziewczynka, grobowiec złocisty w pochwie, stwierdzony przez lekarza, dżin dziecięcego. Jak pomóc, czym leczyć? Co? Gronkowiec! Ja pierdolę. Gdy jesteś po 30 i postanowiłeś umyć podłogę bez mopa. Ożesz ty, aż w oczach pociemniał. To prawda. Kiedy znajomy nie da ci koca po imprezie. Oj, zdarzało się, może nie tak, ale... Rośliny doniczkowe. Nie, wilgotność za wysoka o 2%. Umieram na śmierć. Ziemniaki w kuchni. Gdzie ta jebana gleba? Miliarderzy w drodze na konferencję w sprawie zmian klimatycznych. Coś w tym jest. Coś w tym... Ale gdyby jednym lecieli, to by się kalkulowało w sumie. Kiedy fachowiec mówi ci, co za idiota to robił, a to ty robiłeś. Dobra, to wszystkie mamy na dzisiaj. Wszystko, co mieliśmy do zaoferowania w tym Poka Poka. Widzimy się w następnym tygodniu o 18:00. Trzymajcie się. Miłej niedzielki, kochani. Żeby humor gotuwa. To by też by było. Humor gotuwa. Humor gituwa. Trzymajcie się, pa.